Plechty domowe, bazyliszek, czyta Beata Joanna Siniuto. W kuźni płatnerskiej imć pana Melchiora Ostrogi robota wrzała aż miło. Czeladzie pracowali nad wykończeniem przepysznej zbroi rycerskiej dla jego mości pana kasztelana Płockiego, a dwóch chłopaków deło wielkie miechy, pocycając ognisko w ogromnym kominie. W płomieniach purpurowych i złotych tego ognia sam we własnej osobie imć pan Melchior Ostroga, świetny mistrz sławetnego płatnerskiego cechu, trzymał w cęgach potężnych szablę żelazną, aby ją za chwilę na miecz na kowadle przekować. Miecz ten wraz z pancerzem, z hełmem, z naramiennikami i nagolennikami stanowił właśnie całkowity rynsztunek bojowy, po który pan kasztelan miał dziś, jutro przyjechać. A cudnaż to była zbroica, z najprzedniejszej stali, wypolerowane jak zwierciadło, pokryta nabijaniami ze szczerego srebra, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, prześlicznie w złocie wyimaginowanym i z krzyżem husarskim na kołnierzu. Miało to być prawdziwe arcydzieło przesławnej sztuki płatnerskiej i niepomału chlubił się nim już z góry mistrz Melchior. W kąciku kuźni za wielką kupą żelaziwa bawiło się dwoje dzieci, czarnowłosy chłopczyk i złocistoloka dziewczynka. Było to rodzeństwo. Dziatwa imć pana Ostrogi. Chłopczyk jak to chłopczyk, rycerską znalazł sobie igraszkę z kawałka cienkiego żelaza, szablę krzywą, niby to turecką uczynił i w fechty ją się wprawiać jak żołnierz. Ale dziewczynka zapaczona z początku w szermierkę braciszka znudziła się nie za długo, boć co tam panienkę wojowanie obchodzi. Maćku! Zawołała na brata. Chodźmy już stąd na rynek. W rynku tak wesoło i gwarno, słoneczko świeci, pobiegamy, przyjrzymy się kramom i towarom. Czekaj, no halszko, jeszcze ano kilka cięć krzyżową sztuką przypomnę i pójdę z tobą, kiedy chcesz koniecznie. Chodź mnie i w kuźni dobrze, tyle tu ciekawych rzeczy. Kopii, kolczuk, bułatów. Machnął raz i drugi szabelką, cisnął ją na ziemię i zabrali się ku wyjściu. Spostrzegł wychodzące dzieci mistrz Ostroga i przywołał je do siebie. — A gdzie to, malcy? — Na rynek, tatunciu. — A po co? — Popatrzeć, pobiegać, światu Bożemu się przyjrzeć. — Zgoda, ale uważajcie na siebie i na obiad się nie spóźnijcie do matki. I jeszcze jedno. Niech was ręka boska broni chodzić na krzywe koło do zburzonego domostwa. Niedobre sprawy się tam dzieją. Coś straszy, coś jęczy. Jeszcze by was strzeż panienko najświętsza złe porwało. Ja się niczego nie boję, tatunciu. Zuchwato zawołał Maciek. A ja się wszystkiego boję, tatunciu. Zapiszczała cieniutko Halszka. I nie pójdziemy. No to bądźcie mi zdrowe, dzieciaki. Na starym rynku. Na rynku wrzask i harmider. Tłum w barwnych ubiorach krąży dookoła ratusza, który dumnie wznosi się pośrodku placu. W ratuszu na dole kramnice bogate dostanie w nich, czego dusza zapragnie. Tu sklepy ormiańskie z tkaninami tureckimi, haftowanymi złotem i srebrem, z dywanami perskimi i indyjskimi szalami. Tam szkot suknem i płótnem zamorskim handluje. Ówdzie poważny Turek z długą brodą i cymbuchem w ustach zasiadł za ladą, na której figi, daktyle, rodzynki, bakalie przeróżne stosami się piętrzą, a ślinka idzie, a jeszcze gdzie indziej Niemiec czy Holender zabawki ma takie, łądki czy lalki, koniki, pieski, piłki, że aż oczy bolą patrzeć i chciałoby się mieć to wszystko na własność.
Maciuś i Halszka przewijają się wśród ludzkiej gromady zręcznie i szybko, jak dwa piskorze. Sami nie wiedzą, na co spojrzeć, i to wabi, i to nęci. Wszędzie jest tyle piękności, że można by rok chyba cały po rynku wędrować, jeszcze by się wszystkiego nie zobaczyło. Aż ci tu nagle zahuczy bębenek, zaświszczy piszczałka, talerze blaszane zadźwięczą. Co to takiego? A to cygan czarnokudły, ciemny na gębie, uczonego niedźwiedzia na łańcuchu prowadzi. Cóż to za niedźwiedź, Boże miły, wszystko umie, wszystko rozumie. Gada ci cygan do niego jakimś łamanym językiem, z kiepska po węgiersku, a ten robi, co mu każą, ani się namyśli. Miszka, ukłoń się ładnie, jasno, wielmożnym państwu. Niedźwiedź się kłania. Miszka, jak stare baby wodę z rzeki noszą? Niedźwiedź dwa wiadra na drągu na plecy bierze i lezie, taczając się z boku na bok, jak pijany. Miszka, jak młode panienki na weselu tańcują? I niedźwiedź nóż w podrygi i w łamańce, boki zrywając ze śmiechu. Gdy się tam Maciek i Halszka zwierzowi mądremu przypatrują, z nagła ktoś im ręce na oczach położył i ciekawy widok zasłonił. Zgadnijcie, kto to taki? Ozwał się głosik rzeźwy, wesoły, radosny. Waluś, Waluś! Ucieszyło się rodzeństwo. Poznaliśmy cię od razu po głosie, ale odsłoń no już nam oczy i spozierajmy razem na niedźwiedzia. Odwrócili główki, jakoż był to w istocie Waluś Klepka, synek dziesięciolatek, inć pana Piotra Klepki, bednarza z Zapiecka. Waluś, dawny i znajomy, miły i zabawny chłopczyk, jedną wielką miał wadę. Urwiec był z niego okrutny. Psocił i broił, co nie miara. Rady sobie z nim rodzice dać nie mogli. Obiecywał poprawę, przyrzekał posłuszeństwo, ale gdzie tam? Za parę dni, co dni. Za kilka godzin znów jakąś sztukę wypłatał. Niewytrzymanie ludzkie z takim wierci piętą. Niedźwiedź odprawił swoje widowisko. Cygan do czapki sporą kubkę nazbierał szelongów, pomiędzy którymi gdzieniegdzie i srebrny grosz zabłysnął. I ruszyli dalej. A ruszyli właśnie, jak na nieszczęście, w stronę krzywego koła. Koło zwalisk odwiecznego domostwa, o którym płatnerz wspominał, Waluś zatrzymał Maćka i Halszkę. Poczekajcie! Szepnął. Coś wam powiem, coś pokażę. No co? No co? Zaciekawiły się dzieci. Oto to, żebyśmy zeszli po tych schodach, co widzicie, do piwnic starego domu. Co ty gadasz, Walusiu? Zawołała Halszka. Jakże to można choćby żartem mówić o tym? To czy tam straszy? Tatoś powiadali. Nie, straszy, straszy. Bajki ze strachami. A ja wam mówię, że tam są skarby zaklęte. Zazierałem w piwnicę wczoraj w południe, to powiadam wam, coś tam błyszczało, gdy słonko zajrzało do wnętrza, że aż mnie oczy zabolały, a nie chyby złoto. Maciek się zastanowił. A może by znieść na chwilę, a skarby matusi i tatunciowi przynieść? Toż by się ucieszyli. Jak myślisz, Halszko? Ja nie znijdę! Rezolutnie zakrzyknęła Halszka. Nie znijdę za nic na świecie. O ty mały tchórzu, zaśmiał się Waluś. Nie schodź sobie, jeśli nie chcesz. My dwaj pójdziemy, prawda, Maciusiu? I posunął się ku schodom widniejącym z ulicy. A Maciek, że to był chłopak odważny i śmiały, za nim. Kiedy tak? Na wpół z płaczem zawołała Halszka. To i ja pójdę. Nie opuszczę cię przecież, braciszku. Niech się dzieje wola boska. I nie pożałujesz, Halszko. Pełny fartuszek dukatów ci nasypię. A teraz schodźmy do piwnic.
i poszli. W lochach z walizka. Schody były drewniane, połamane i zepsute, a niektórych stopni brakło już zupełnie, także trzeba było często skakać ze stopnia na stopień, pomijając otwierające się pomiędzy nimi luki. Dość uciążliwa była to droga, zwłaszcza iż zaraz niedaleko od wnijścia załamywały się schody i ciemność ogarnęła Walka, Maćka i Halszkę. Wprawdzie niewielkie światełko migotało w oddali, było to zapewne okienko piwniczne wychodzące na Brzozową, bo tyły domów z krzywego koła na tę właśnie ulicę miały widok, ale światełko to było dalekie i niepewne, ile że okienko musiało być brudne i pajęczyną zasnute. Waluś szedł przodem o kilka kroków przed rodzeństwem. Dobrej był myśli i podśpiewywał sobie wesoło. Nie przeczuwał biedaczek, co go spotka za chwilę. Tak więc idąc ostrożnie i pomału, zeszli nareszcie do lochu i znaleźli się w wielkiej sklepionej piwnicy. Pod ścianami stały rozmaite rupiecie, stare okna, futryny, drzwi i różne nieużyteczne graty. Po prawej stronie piwnicy widać było uchyloną nieco żelazem okutą furtkę od dalszych zapewne lochów. Maćku, Halszko, rzekł Waluś, a głos jego dziwnie ponuro rozbrzmiał w głębokościach podziemia. Kiedyśmy tu już zeszli, to idźmyż i dalej, spenetrujmy całe zwaliska, a skarb znajdzie się na pewno. Walusiu, mój Walusiu, proszę cię, chodźmy już na górę. Żywliwie zawołała Halszka. Co nam po skarbach? Wróćmy, ja się czegoś lękam okropnie. Ja bym radził wrócić. Poważnie rzekł Maciek. Dalszej drogi nie znamy, kto wie, co może być za tą furtką. Rodzice jej nasi i twoi niespokojni będą. Czemuż ich martwić? A ja jednak pójdę i wy pójdziecie ze mną! Krzyknął zapalczywie Waluś. Co mi tam wszystkie bajdy o strachach? O, raz, dwa, trzy, już idę! I powiedziawszy to, podbiegł do furty zamczystej, szarpnął ją, otworzył. I nagle, jak piorunem rażony, runął na ziemię jak długi. Co to się stało? Z otwartej czeluści drugiej piwnicy buchnęło zglilizną i w zielonkawym świetle, przypominającym blask świętojańskich robaczków, Maciek i Halszka ujrzeli okropnego potworka. Był to niby kogut, niby wąż. Głowę miał kogucią z ogromnym purpurowym grzebieniem w kształcie korony, szyję długą i cieńką, wężową, kadłub pękaty, nastruszonymi czarnymi pióry pokryty i nogi kosmate, wysokie, zakończone łapami o ostrych, olbrzymich pazurach. Ale najstraszniejsze były oczy potwora. Wyłupiaste, okrągłe, do sowich ślepiów podobne. Jarzące się to czerwono, to żółto. Oczy te na szczęście nie widziały Maćka i Halszki. Utkwiła je bowiem poczwara w ciało leżącego na ziemi i nieżywego już, biednego Walusia. Bazyliszek, szepnął drżącym głosem Maciek. Do bazyliszek, siostrzyczko, schowajmy się, schowajmy czym prędzej. I po cichutku, trzymając się za ręce, dzieci na paluszkach posunęły się ku ścianie i wślizgnęły się za wielkie drzwi o mur prastary oparte. W tym ukryciu, bezpiecznym na razie, Maciek począł szeptać siostrzyczce do uszka. To bazyliszek, słyszałem o nim od tatuncia. Sroga to stwora. Na kogo spojrzy, wzrokiem zabije. Tak zabił Walusia. Stójmy to cicho, Halszko, stójmy cichutko. Boże mój Boże, zełkała Halszka. Co to będzie? Co się z nami stanie? Po cośmy tu przyszli? Po cośmy tu przyszli? Ja chcę do domu. Uspokój się, siostrzyczko, szeptał Maciek. Wrócimy do domu, jeśli Bóg pozwoli. Ale teraz chodzi o to, żeby nas bazyliszek nie spostrzegł. Bo jak zobaczy i spojrzy na nas, wszystko przypadło, umrzemy. Maćku, Maćku!
Maćku, Halszko, Halsiu! Rozległo się nawoływanie z ulicy. Maćku, Halszko, gdzie wy jesteście? Obiad gotowy! Obiad gotowy! Przerażone dzieci poznały głos Agaty, ale się odezwać nie śmiały. Bazyliszek odwrócił łeb grzebieniasty, jeszcze straszliwiej najeżył pióra i jaskrawymi ślepiami spojrzał w stronę schodów. Na schodach stanęła stara Agata, a za nią w ulicy widać było gromadkę mieszczanek i mieszczan. Tu zeszły na pewno! Ozwały się głosy na górze. Musiały się zabłąkać w podziemiach. Nie schodź ta, Agato, bo was jeszcze jakie licho zadusi. Ale Agata, poczciwa stara służąca, już schodziła do lochu. I oto zaledwie zeszła na dół, zabrzmiał jej okrzyk, okropną trwogą wezbrane i głucha, posępna cisza zaległa znowu piwnicę. To płomienisty wzrok Barzeliszka uderzył w nieszczęsną i trupę ją na miejscu położył. Gromadka sprzed schodów pierzchnęła w rynek i w przyległe uliczki, roznosząc wieść okropną na miasto. Skamieniałe z przerażenia rodzeństwo przytuliło się do wilgotnego muru, trzymając się konwulsyjnie za rączki, a Bazyliszek, rad ze zniszczenia, jakie uczynił, począł się przechadzać po lochu tam i z powrotem. Wydostać się z piwnicy nie było sposobu. U czarownika. Panie Ostrożyno, dzieci wam przepadły, dzieci wam w lochach zginęły. Jezusie Maryjo, co takiego? Co wy mówicie, ludzie? Gdzie? Jak? Gadajcie! Ano polazły do piwnic na krzywym kole, musi bies im główki ukręcił niebożętą. Chrystusie cudowny ufary, ratuj! Wspomagaj! Skądże wy to wiecie wszystko? Widzieli szewczyki sprzeciwka, jak dzieci z walkiem od klepki schodziły w podziemia, a potem wasza Agata wołała je. Wołała, aż zeszła do piwnic, krzyknęła okropnie i już nie wyszła. Słyszeliśmy. Agatę ja posłałam, bo dzieci nie wracały. Boże wielkiego miłosierdzia, bądź miłości w mnie grzesznej. Co ja tu pocznę, nieszczęsna? W przecieniu uczynił się rumor i przedzierając się przez ciżbę wpadł do alkierza mistrz Melchior. Blady był płatnerz i drżący, bo już dowiedział się był w kuźni o srogim ciosie, jaki go ugodził. A Maćka i Halszkę miłował ponad wszystko, ponad życie własne. Co robić, Melchiorze, co robić? Biadała Ostrożyna. Ratujmyż nasze maleństwa, kochanie. Ślubuję ci, Panie Jezu, srebrne serce złocone pod Twoje nóżki najświętsze. No dopomóż nam w tym strapieniu. Z gromady wysunął się sędziwy rajca miejski, Inćpan Ezechiel Strubicz. Mąż mądry i stateczny, znany całej Warszawie, z dobroci i z przywiązania do dziatwy staromiejskiej. Co robić? Powtórzył. Ja wam poradzę, co robić. Walcie jak dym do czarownika na piwną. Któż jak nie on lek znajdzie na waszą troskę stateczny? On się zna na sprawach ziemskich i zaziemskich, boć to i doktor, i alchemista, i astrolog, i człek, co po uszy w księgach starych siedzi. Ba, skrzydła ponoć zmajstrował i nocami na nich po powietrzu lata. Walcie do czarownika, walcie do czarownika! Wrzasnęła gromada. On pouczy, on dopomoże, dobra rada, przednia, najprzedniejsza. Przytaknął strapiony rodzic. Bóg wam zapłać, Strubiczu. Chodź, żono, idziemy na piwną. I ja z wami. Idź pan, Strubicz, na to. Anoś się jeszcze uda Maćka i Halszkę odszukać. Dajże to, Matko Boska Częstochowska. Zapłakała Ostrożyna. Niech się tak stanie. Na piwnej, na czwartym piętrze, pod samym dachem wysokiego narożnego domu, mieszkał sławny, uczony doktor Dominus Hermenegildus Fabula, znany nawet na dworze króla jego mości.
Nie był to, prawdę mówiąc, czarownik, tylko wielce znamienity lekarz i człowiek we wszystkich kunsztach i naukach wyzwolonych doświadczony. Jenogmin warszawski, widząc jego prawie cudowne kuracje i obserwując z daleka tajemnicze praktyki, mienił go w prostocie swojej być czarnoksiężnikiem z mocami nadprzyrodzonymi, mającym ścisłą styczność. A że pan Rajca Strubi czarownikiem go nazwał, to jeno tak tylko, aby ludowi na poprzek nie stawać, który lubi rzeczy niezrozumiałe i rad ku cudowności się obraca, samą mądrość ludzką lekceważąc i zgoła posponując. W obszernej komnacie o łukowym sklepieniu siedział za wielkim stołem zawalonym księgami i pergaminami człeczek maleńki, chuderlawy, wysły o licu pożółkłym, pomarszczonym jak pieczone jabłko. Ale źrenice w tej twarzy, ogromne, czarne, jarzyły się jak pochodnie gorejące, a taką miały moc i potęgę te oczy, że gdyś w nie spojrzał, zdawało ci się, iż na wielkoluda spozierasz i mimowiednie budziły się w tobie lęk, podziw i uszanowanie dla tej niepozornej, a jednak imponującej postaci. U sufitu komnaty wisiał wypchany krokodyl łokciowy, w kącie stała mumia egipska, na oknie w słojach rozlicznych płowiły się ropuchy, węże, padalce, robaki jakieś zamorskie. A wszędzie gdzieś spojrzał księgi, księgi i księgi. Gdy mistrz Ostroga z żoną i z imćpanem Rajcą Strubiczem weszli do doktora Fabuli, ów podniósł oczy od foliantu, którym coś czytał z ciekawością i zadowoleniem ogromnym, bo aż się uśmiechał radośnie, ale zobaczywszy wchodzących, wstał, obciągnął swoją czarną szatę, co mu się pofałdowała na ciele, i spytał: a czego to, wacz państwo, życzycie sobie ode mnie? Wtedy Ostrożyna z płaczem i narzekaniem wielkim opowiedziała całą sprawę. A gdy skończyła i chlipiąc błagać poczuła o pomoc i ratunek, Dominus Hermenegildus Fabula tak rzeczy: wiem ci ja dobrze, co było przyczyną zaguby waszmość państwa dziatek, bom właśnie w tej księdze o podobnych przypadkach traktat wertował. Oto ani mniej, ani więcej, tylko stwór najniebezpieczniejszy i najszkodliwszy na ziemi, który się zwie Bazyliszek. Bazyliszek? Zakrzyknęli w popłochu Strubicz, Ostroga i Ostrożyna. Bazyliszek? Tedy już nadaremne wszystkie trudy i starania nasze. Z trwogi waszej wnoszę, iż wać państwu wiadoma jest natura owego zwierza i to, iż on wzrokiem swoim wszelkie żyjące stworzenia zabija. Alić Bóg jest wielki i nadziei do ostatka traci człowiekowi wierzącemu nie wolno. A choćby wreszcie i pomarły już dziateczki wasze, to trzeba je wydobyć z piwnicy, aby przecie pogrzeb chrześcijański mieć mogły. Bazyliszka zaś się ubić należy koniecznie, bo nie jedna jeszcze ofiara od ślepów jego zabójczych na śmierć pewną pójdzie ani chybi. Póki ta bestia przeklęta żywie, Warszawa spójności nie zazna. Jakże to uczynić, mężu uczony? Zapytał Strubicz. Jakże to uczynić? Jakże to uczynić? Zawołają Ostroga i Ostrożyna. Jest sposób, odpowie Hermenegildus Fabula. Jest taki sposób, jeno tak trudny i niebezpieczny, że nie wiem, azali znajdzie się kto w tym tu mieście, co by się ważył na takie przedsięwzięcie. Oto trzeba, aby do lochu zeszedł człowiek, całkowicie obwieszony zwierciadły. Gdy Bazyliszek spojrzy w nie i siebie zobaczy, sam się własnym wzrokiem zabije, a tak uwolnilibyśmy od potwora i tę Warszawę umiłowaną i całą przesławną Rzeczpospolitą. Sposób jest dobry i pewny, ani słowa, wyrzeknie Strubicz. Ale skąd wziąć takiego śmiałka,
co zdrową głowę pod Ewangelię położy. Tak, tak, zajęknie Ostrożyna. Nie ma już takich ludzi na świecie. Nagle do komnaty fabuli dobiegł ponury głos farnego dzwonu, a w ślad za tym przejmującym dźwiękiem ogromny gwar tysiącznego tłumu. Imćpan Strubicz wychylił się przez okno. Mam, mam! Zakrzyknął radośnie. Mam takiego człowieka! Kumo, kumo! Za mną! Bóg zapłać, uczony mężu! Bóg zapłać! I już ich nie było w komnacie. Skazaniec. Od rynku w stronę piekiełka zdążał ponury, choć jaskrawy orszak. Przodem szła straż miejska z halabardami, za nimi bracia pokutnicy, w długich, ciemnych opończach, z twarzami osłoniętymi rodzajem maski sukiennej, w której wycięto jedynie otwory na oczy. Dalej dostojnie stąpał imćpan pisarz miejski ze zwojem pergaminu w ręku. Za panem pisarzem asysta z urzędników sądowych złożona. Wreszcie dwie główne osoby pochodu. Skazaniec, niemłody już brodaty mężczyzna w nędznej odzieży ze związanymi w tyle rękoma. I kat olbrzymi, rozrosły drągal cały w czerwieni z potężnym błyszczącym mieczem i z dwoma butlami, czyli pachołkami. Po bokach, z przodu i z tyłu orszaku cisnęło się mrowie nieprzeliczone warszawskiego pospólstwa, uliczników, urwisów i wszelkiej hałastry ciekawej, okropnego widowiska. Już pochód stanął na placyku, piekiełkiem zwanym, gdzie pośrodku na czarnym suknie widniał pieniek, miejsce stracenia. Już pan pisarz miejski odczytał nosowym głosem wyrok brzmiący, iż Jan Ślązak, krawczyk wędrowny, oskarżony o zabójstwo swego towarzysza podróży, na gardle ma być ukaran i mieczem ścięty. Już skazaniec klęknął na pieńku i głowę na nim położył, a kat mieczem straszliwym błysnął pod słońce, gdy nagle imćpan Ezechiel Strubicz z mistrzą Ostrogą przedarł się przez tłoczone tłumy gawiedzi i tubalnym basem zakrzyknął: Stójcie! Stójcie! Kat miecz wzniesiony opuścił. Skazaniec zadygotał całym ciałem. A pisarz miejski, zdjęte dopiero co okulary, z powrotem na nos sążnisty założywszy, niechętnie spojrzał na rajcę, oczekując wyjaśnienia sprawy. A imćpan Strubicz rozpoczął przemowę. Po pierwsze, w imieniu szlachetnego burmistrza miasta Starej Warszawy rozkazuję wstrzymać egzekucję. Po drugie, natychmiast rozwiązać winowajcę. Po trzecie, zbliż się, Janie Ślązaku. Zapytuję ciebie, Janie Ślązaku, któryś jest na śmierć osądzon i nic się od niej ocalić nie może. Azali, zgadzasz się znieść do lochu, gdzie przybywa bazyliszek i zabić oną bestię zjadliwą. Jeżeli to uczynisz, będziesz wolny. To ci przez moje usta sam szlachetny burmistrz i cała Wysoka Rada Miejska solennie obiecuje i przyrzeka. Zdumiał się wielce imćpan pisarz miejski, zdumiało się pospólstwo, a skazaniec, wznosząc dziękczynnie oczy ku niebiosom, odpowie: Zgadzam się, przezacny panie, zgadzam się tym łatniej, iż Bóg mi świadkiem, niewinien jestem zarzucanej mi zbrodni i tak myślę, że łaska Pana Jezusowa będzie ze mną. Wtedy, nie mieszkając wiele, powiedli Strubicz i Ostroga skazańca na ratusz, skąd obwieszonego zwierciadły zaprowadzono na krzywe koło i kazano mu znieść do podziemi. Burmistrz, rajce, ławnicy i setki ludy czekały na ulicy, a przed wszystkimi, wpaczeni chciwie w otwór piwniczny, stali mistrz Ostroga, panie Ostrożyna i dobry rajca Strubicz. Upłynęła chwila i oto w lochu rozległ się głos przeraźliwy, coś jakby chrypliwe pianie koguta, jakby świszczący syk węża, jakby śmiech diabelski, a takie to było okropne, że zgromadzonym aż ciarki przeleciały po grzbietach
i włosy dębem na głowach stanęły. Zabity! Zabity! Zadźwięczał donośnie głos Jana Ślązaka. Zabity! Zahuczał tłum. Bazyliszek zabity! Wichrem pomknęła radosna wieść na rynek, na Świętojańską, na Piwną, na Brzozową, na oba Dunaje, szeroki i wąski, i na całą starą Warszawę. A na schodach piwnicznych ukazała się postać cała w lustrach, niosąca na ostro zakończonym drągu straszliwego potwora. Porwał go kat z rąk dzielnego Ślązaka i na piekiełku na stosie ognistym ku uciesze tysiącznego ludu na popiół spalił. Stało się wszystko tak, jak przewidział mądry doktor Hermenegildus Fabula. Bazyliszek spojrzał w zwierciadło i sam się wzrokiem swym jadowitym zatruł i zabił. Ale pani Ostrożyna, mistrz Ostroga i rajca Strubicz, wziąwszy zapaloną pochodnię, pędem pobiegli do lochu. Maćku! Halszko! Wołała matka. Maćku! Halszko! Wołał ojciec. Zaliście żywi! Ozwijcie się! Gdzie wy? Gdzie wy? My tu, matusiu! My tu, tatunciu! I z ukrycia swego za wielkich drzwi, o mur prastarych opartych, wybiegły dzieci i zdrowe, choć pobladłe jeszcze ze strachu, rzuciły się w objęcia rodziców. O jakaż radość, o jakie szczęście! Uściską i pocałunką końca nie było, aż imć pan rajca Strubicz, choć taki stary i mądry, płakał jak bóbr i od płaczu się zanosił. Maćku! Halszko! Wołała matka. Maćku! Halszko! Wołał ojciec. Zaliście żywi! Ozwijcie się! Gdzie wy? Gdzie wy? My tu, matusiu! My tu, tatunciu! I z ukrycia swego zza wielkich drzwi o mur prastary opartych wybiegły dzieci i zdrowe, choć pobladłe jeszcze ze strachu, rzuciły się w objęcia rodziców. O jakaż radość, o jakie szczęście! Uściską i pocałunką końca nie było, aż imć pan rajca Strubicz, choć taki stary i mądry, płakał jak bóbr i od płaczu się zanosił. Tak się skończyła przygoda z Bazyliszkiem. Przypłacili ją życiem nieposłuszny Waluś i stara, poczciwa Agata. Zwłoki ich wydobyte z piwnicy pochowano uroczyście, a rodzina Ostrogów nigdy o nich nie zapomniała. Co do mężnego Jana Ślązaka, to okazało się, iż on istotnie nie był winien zabójstwa swego kamrata, ten bowiem zjawił się niebawem w Warszawie i opowiedział, że zabłąkawszy się w Boru, przebywał w nim bodaj miesiąc górą, aż go węglarze, drzewo w lesie wypalający, przypadkiem znaleźli i do Warszawy na dobrą drogę skierowali. Żaden Bazyliszek już się w mieście nie pokazał.